Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U kolegi Leszka Pielesiaka, u którego teraz jesteśmy, gościliśmy już wielokrotnie. Kolega lotuje w oddziale 0266 Strzelce Opolskie, a w tym roku o wynikach swoich, które osiągnął w lotach gołębi starych i jak idzie mu sezon lotów gołębi młodych, powie nam sam kolega Leszek. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, dobrym lotem. Sezon lotowy w gołębiach starych w tym roku był bardzo ciężki, można powiedzieć, tak w całej Polsce hodowcy narzekają. No, niektórzy hodowcy są zadowoleni, mają udane loty, ale u nas było ciężko. Musieliśmy zmieniać kierunki lotów, przekładać loty. No i odbyliśmy wszystkie 14 lotów zaplanowane, tylko że w różnych miejscowościach. Żeśmy mieli na zachód jechać, to żeśmy nawet pojechali w stronę wschodnią, do Złotowa. I udał się wam ten lot? No i udał się ten lot. Bo ze wschodu, jak tam lotowali Wejherowie, co byliśmy na locie u kolegi Lademana, to właśnie były nieudane loty. No udał się ten lot, bo dlatego, że tam były warunki lepsze, pogoda była i tutaj te gołębie poszły środkiem Polski i jakoś to się nam udał. A mieliśmy mieć Gorzów, a na Gorzowie na zachodzie były złe warunki atmosferyczne. No i ten się lot nam udał, no nie zupełnie się udał w 100%, tylko był lepszy niż ogólnie takie straty, bo strat żeśmy dużych takich nie ponieśli, bo jak gołąb zginął, to dobre gołębie właśnie ginęły i to jest ciekawe, że nie ginęły te takie, co nieprzeciętne sobie gołąbki, tylko te dobre takie nieraz zginęły, bo sam na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że właśnie z ostatniego lotu mi dwa najlepsze gołębie zginęły. Jeden miał 13 konkursów z linii tego Amana, poszedł po 14 konkurs już, bo jego brat z 2007 zrobił 14 konkursów, no może będzie w trójce w Polsce, zobaczymy, nie? No i ma 6322 kilometraż przeleciany. Ja też widziałem, że miałeś drugiego takiego gołębia też, w takim samym 14 florów werwotów też, nie? Ale jego brat, ja mówię właśnie o tej, z tej linii Amana, nie? Że jego brat był 2011 rok. No i właśnie poszedł po 14 konkurs i nie przyszedł. Do tej pory czekam i go nie ma. No, aby przyszedł, to były 3 gołębie z 14 konkursami. No, bardziej mnie to zadowala, jak gołąb mi robi 14 konkursów, niż takie szpicowe, bo z tymi szpicowymi to jest różnie, nie? To nie wiem, no, u nas w oddziale w Strzelcach Opolskich tego nikt nie zrobi i nigdy nie było takiego wyniku, żeby tam ktoś miał 18, 15, 12, no jak tylko żyje tutaj w Strzelcach, lutuje, no nie było takiego wyniku, jest konkurencja, jest silna, że gołębie się zmieniają, siadają, każdy ma dobre gołębie i trudno jest, nie, sam u siebie widzę jak jest, no to już jak na dwie drużyny na przykład lotuję z żoną, to robię tak, że gorzej trochę karmię, żeby po prostu nie zabierały tym moim gołębiom konkursy. Nie? No i to nieraz na niektórych lotach się sprawdza. Nie zawsze, ale to się sprawdza. Jak jest prawdziwa pogoda, podwiat, słonecznie, to wiadomo, że wygrywają te dobre gołębie, co mają wygrać. To 3 maratony mieliśmy wszystkie w GMP, dobrze szło. Tylko te maratony to właśnie zniszczyły. Bo były 2 takie maratony, co była szybkość po 1700, że gołębie były wypuszczone o godzinie 6 rano, to o 13 już były, 1700 szybkość, no to o czym tu mówić, nie? No i te szybkie gołębie właśnie jak tylko z toru lotu zeszły nam, no to musiały później wracać na drabia. No one zrobiły konkursy, no ale to już nie takie, co są potrzebne do GMP, bo GMP jest bardzo ważne w maratonie, nie? Tam gołąb najwięcej traci punktów. A ostatni lot, maraton, znowu był upały i był dwudniowy, nie? Tego dnia gołębie nie doszły. Tam było tylko, w całym oddziale chyba było 52 gołębie, nie? No dopiero na drugi dzień doszły te gołębie i coś tam zrobiły, ale to już wiadomo, nocowanie, któryś szybciej się poderwie do lotu, to wiadomo, ma konkurs, za który duży siedzi, no to nie ma konkursu. Sezon gołębi dorosłych zakończyłeś z jakimi lokatami tutaj w oddziale, w okręgu? No tak sobie wynotowałem, żeby się nie pomylić, to tak wynotowałem, nie? No mistrz gołębie typowane, no, u nas typowane to jest seria 20-10 do 500 km. Taka jest kalkulacja, że typujemy 20-10 gołębi na dany lot i 10 trzeba zrobić. W 500 mieliśmy 12-12, czyli jak 12 wkładam gołębi tych seryjnych, to muszę zrobić 12 konkursów. Bardzo ciężko. A maratony 7 wkładam i 7 konkursów, 7-7 seria. Bardzo ciężko, rzeczywiście. Bardzo ciężka. Później następne było mistrzostwo, to zrobiłem mistrza tu w tych typowanych. Następne było mistrzostwo 8 gołębi z 50, nie? 50 gołębi typuję na dany lot. No i z tej 50, co wytypowałem, mam zrobić 8 pierwszych najszybszych. No i to też jestem tutaj w tym typowanych mistrzem.
Później jest mistrzostwo czempionów. Mistrzostwo czempionów polega na tym, że 5 gołębi z największą ilością konkursu. No, tutaj też wygrałem, udało się. Później mamy mistrzostwo w lotach od 100 do 500. Takie też w oddziele. Też to jest typowane. 20-10 trzeba typować w tym mistrzostwie. Też to mistrzostwo wygrałem. A w lotach od 500, co tam wspominałem, to było te 12... 12 i 7-7, pierwszego wicemistrza zdobyłem. Tam zabrakło mi jednego konkursu i pierwszego wicemistrza w lotach od 500 zwyż. Później jest jeszcze mistrzostwo rocznych, to jest w tych lotach do 500 km, typowane też, nie? No to zrobiłem w gołębiach rocznych wicemistrza. No i to tak, w lotach młodych, no sezon się super... Przepraszam, jeszcze przy tych gołębiach starych no proszę. Zostawimy. Czy te linie gołębi, które w latach poprzednich Ci się sprawdzały, w tym roku też nie zawiodły? Tak, to no ja mam w gołębniku, można powiedzieć, 70% to są flory werwoty. To są flory werwoty, które nabyte masz od... Z Belgii, no nie będziemy mówić tam, no dobrze, z Belgii. Dobrze, to będziemy w rodowodach mogli rozpoznać. Tak. A czy jakieś specjalne w tym roku, z uwagi na ten ciężki sezon, zmieniałeś metody lotowania, jakieś ciekawostki nowe wprowadzałeś, gdzieś co podglądnąłeś? To jakieś nowości po prostu? No, nowości żadnych nie ma, tylko motywacja jest najważniejsza. Sami hodowcy nawet może nie wiedzą, nie obserwują tych gołębi, że dlaczego ten gołąb dzisiaj był pierwszy albo drugi, no a to był zmotywowany gołąb. Jak wpływasz na motywację? Albo mu przyszła ta sąsiadka do niego, albo mu odchodzi jego samica do innego samca i on się śpieszy, żeby on był szybszy. No takie są, trzeba to obserwować i to zauważyłem, to takie coś, nie? I tak jak się nazywa, też motywujesz takim. Tak, motywacja. Tak. A jaką ilością gołębi zakończyłeś sezon, jaką zaczynałeś gołębi dorosłych? No to nie jestem do tego przygotowany, nie? No, ale no tak 20% zginęło, na pewno zginęło. Rozumiem. 20%, nie? Czyli na sezon lotów gołębi 90 gołębi było. To tak oceniasz na, jakbyśmy tak powiedzieć, udany, nieudany? To znaczy tak. Ja wiem, że każdy hodowca chciałby, że lepiej będzie. W stratach bardzo udany. Strata. Nie ma strat, można powiedzieć, nie? Ale brakowało tego do GMP, bo w kategorii B mi tam wyszło 102, i gołębie już jeszcze miały 3 loty, mogły poprawiać te wyniki, nie poprawiały te, inne zmieniały się. No i to tak w tym sporcie jest. No dokładnie, one robiły konkursy, tylko nie poprawiły tego mi koeficjentu, co potrzebowałem. Tam jeden miał 21 do poprawienia, 3 razy średnie zrobił, tylko zawsze tam inny miał 14 z jednego z lotu poprawić koeficjent, no to poprawił go na 10 koeficjent, no tylko 4 zbił, no mało, nie? No i to tak, wiadomo. No i to GMP, te maratony były wiatrowe, takie można powiedzieć, i to było trochę... A tutaj z takich konkurentów największych, których masz w oddziale, nowe nazwiska jakieś może się ujawniły? Albo ze starych, to tam nie, jest? Nie, to wszystko stara kadra. Powiedzmy nazwiska tych hodowców, z którymi znane, się chodzi. Znane, Drewlany, Szyszmala, tam dużo, Knopik, nie, Nowak, no dużo jest, Urbańczyk, dużo takich czołowych hodowców. Rozumiem. A teraz te wyniki z oddziału waszego w okręgu, jak myślisz, będziesz miał jakie lotaki? No jeśli chodzi o nasz oddział, my co roku można to sprawdzić. Najwięcej jest nas w GMP w Polsce, przodowników ze Strzelec Opolskich. W innych mistrzostwach jest bardzo dużo nas, nawet te wiatrowe loty to też żeśmy powygrywali, nie? No, tu moje położenie jest, jak już tak zacząłem o tych wiatrowych lotach, to moje położenie gołębników jest złe. Po prostu jestem w środku, nie na końcu, tylko jestem w środku, raczej tak już na początku nawet można troszeczkę, no nie zupełnie, ale w środku możemy powiedzieć. Tylko że wysunięty jestem bardziej na zachód. Jakbym bardziej na wschód był, to miał dalej. I te gołębi jak przechodzą, to wiadomo, no później wracają i traci się. A na szybkich lotach, no a na młodych to już całkowicie, nie? Jak loty u nas trwały po 7 minut na młode, no to wiadomo. No to... Ile tych lotów już młodych mieliście już w tym sezonie? 4 żeśmy mieli loty, 3 były bardzo udane, no i 4... Udane dla Ciebie, tak? Dla mnie ogólnie, dla oddziału można powiedzieć 0 strat. To macie dobrze, że tak, to jest tak, dużo. Udało się. Oddziałów. Tak. Nie, tylko że my żeśmy zaczęli już od 15 września. Sierpnia. Już wcześniej. Sierpnia, 15. Kiedy większość oddziałów pauzowała. Tak, sierpnia żeśmy zaczęli, no i teraz mieliśmy już lot 4. No i ten 4 lot był właśnie nieudany. I z jakiej odległości to był lot? To był 240 Nowa Sól, z Nowej Soli, nie? Żeśmy mieli.
No i to był lot taki nieudany. No, można powiedzieć, nieudany mówisz dlaczego? Że straty duże były? Czy no po nie, mała nie, nie, nie zupełnie, tego... tylko godzinę konkurs trwał, nie? Teraz w niedzielę to było. Tak, w sobotę, przepraszam, żeśmy przełożyli go właśnie na sobotę, nie? No i wiadomo, w większości w Polsce tak samo oddziały porobiły, no i te gołębie się wymieszały. To tylko się wymieszają te gołębia młode, tych witamin, tych wszystkich pierdół. My dajemy dużo, karma teraz odpowiednia, to wszystko i gołębie są, można powiedzieć, tak przygotowane maksymalnie. No i wiadomo, jakoś zabierze się czołówka nawet, łapnie inną kabinę w innym kierunku, oni dojdą do tej kabiny i ciągną dalej, no i są te straty. To tylko są z tego, bo pierwsze loty to mogą być adeny, jak ktoś ma chore gołębie, nie pokazują te gołębie, dopiero zaczynają, stresy to wywołują, nie? To może tak być, ale teraz już gołębie na pewno są już przygotowane, bo już hodowcy dbają, to już adeno nie ma, już jest chłodniej. To tylko to jest to, że wymieszają się gołębie z innymi oddziałami. Tutaj z tyłu te wloty, które masz, pokażmy je u góry, to są wloty do lotów gołębi dorosłych, tak? Do gołębi dorosłych i tu jest jeden do gołębi młodych. Ale ty masz do gołębi młodych chyba jeszcze drugi gołębnik, tak? Tam właśnie, gdzie pokazuję go? Tak. Tam z tyłu, czy to są te właśnie? Te prost na wprost, na wprost. Tam, tak? Tam za chwilę przejdziemy, bo przy gołębiach młodych porozmawiamy też jeszcze, bo mówiłeś, jakieś nowości prowadziłeś pewno, tak? Nowość prowadziłem w gołębiach młodych, bo chciałem... Ale to może przejdźmy od razu tam. I tam pójdziemy i tam nam opowiesz. I już jesteśmy przy tych gołębnikach, gdzie kolega mówił, ma te gołębie młode i powiedzmy teraz to o tej nowości. Co takiego nowego wprowadziłeś? No wiadomo, młodymi gołębiami możemy wygrywać, tylko jeżeli będziemy przyciemniać gołębniki. Młode trzeba w jednym sordzie odstawić. I przyciemniać, to jest to. No chciałem spróbować, bo nigdy tego nie robiłem. Tylko przyciemnianie? Tak, tylko że te młode, one się później na jesieni drugi raz pierzą, bo one się raz pierzą, lotek nie zrzucają i później drugi raz się pierzą i to nie są lotnikami, bo nie będę wymieniał nazwiskami. Tutaj nawet na swoim podwórku mogę powiedzieć, że hodowca super lotuje, nie? Na młode. Wyśmienicie to robi. Przyciemniane gołębniki były wypierzone, no a później na roczny nawet 6 konkursów nie robi. To jest to. Ja bym sobie przeznaczyłem te u góry młode do siebie później, jako dorosłe, żeby były. Będziesz czekać, pies nam przeszkadzać. Nie szkodzi, teraz się uspokoi. I tego, i tam u góry mam, a te o wyniki, żeby leciały. I faktycznie jest taka prawda, że lepiej lecą. Tylko, że ja dokładałem, jak były jakieś młode, to mówię, aha, to tego przeznaczę do takiego lotowania. I tu był nierówny sort odłożonych tych gołębi i to jedne się pierzą, drugie nie pierzą, ale te, co są wypierzone, nie ma szans. Wygrywają, można zobaczyć, które są ładnie spierzone. O. Widzimy. Niektóre to są te... kolega je wypuści, tutaj tak przygotował troszeczkę, żeby teraz na nakładzie będą wychodzić. I ładnie chodzą i w ogóle. No to tu widać, teraz to będziecie mieli w niedzielę? Nowa sól drugi raz, a później mamy 330 lot, nie? I to jest, czyli 6 lotów będziecie mieli. 6 lotów na młode i 7 mamy ten sponsorowany z Zawadzkiem, co tam ksiądz Kostosz zrobił. Tak, ten, o którym mieliśmy już nakręcony. Ksiądz Jerzy Kostosz zachęcał do brania udziału. Właśnie hodowców tutaj z oddziału Strzelcopolskie, chyba Toszek bodajże i Rzędowice. Przepraszam, Zawadzkę. Teraz zobaczmy. Jest, tutaj pomocnik, pomocnika mamy, tak? Pomocnik. Tutaj nie żartuje kolega, ale kolega mówi, że on teraz je płoszyć będzie, tak? No zobaczmy, to się troszeczkę odsunie. O, widzimy, te gołębie będą wylatywać. O, tu jest, tak wygląda wylot. No widzimy, pies rzeczywiście wypłasza trochę. No, i sobie gołębie poleciały. No, i sobie teraz będą krążyć. Jak długo takie teraz oblatujesz? Same chodzą mu godzinę czasu. Około godziny czasu, tak? Ale jeszcze drugie wypuścimy z góry, z tamtego gołębia. Aha. Teraz zamykasz? Tak. No, ale te dwa nie wyszły jeszcze. To są inne gołębie. Aha. Dobrze, teraz ja tam pójdę do góry. Do góry. A my sobie z góry po prostu tu z dołu popatrzymy, jak kolega wypuszcza. Słyszymy, kolega tam już jest w gołębniku wewnątrz. Teraz je tam podnosił w lot. Otwierał. Widzimy. Za chwilkę te gołębie stamtąd wylecą. Teraz my mamy godzinę popołudniową, jest godzina około 16.30. Tak, nie pamiętam, sekrałem. Pies namiętnie szczeka, głosząc je. Już mamy.
dalej tutaj kontynuować z kolegą rozmowę. Widzimy, kolega je tam te wypłoszył, one wypuścił je, że tak powiem, poszły, że tak powiem, w niebo. Wysoko poszły? Tak, poszły wysoko, teraz tak jakby w dwóch stadach latają. O, tutaj jeszcze parę siedzi na dachu. Ale my tutaj się zapytamy, ty gołębi młodych ile masz w tym sezonie do lotu? Wszystkich jest na dwie drużyny gdzieś, było wszystkich 112, 119. 119 i co od początku? A zostało ci teraz? 100 jakieś 10. 110. Nie, no 100, nie, może tak 105. Czyli dużych start nie ma. Nie ma. No z tego lotu brakuje mi 6 tylko młodych, a tak to do tej pory do jeden młody minął. I tak przypomnijmy, są to te gołębie, w większości to są z tych samych gołębi. Flor, Werwoty, Aman, Ronaldo. Z tych twoich starych ras, plus jeszcze te gołębie. Kopman, te co dokładasz. Tam wiesz jeszcze tutaj kolega 15 gołębi, które mamy zdjęcia zrobione, będzie przeznaczone na giełdę, na sprzedaż. I to są też gołębie pochodzące dokładnie z tych samych ras. To są te, po tych samych gołębiach, później będą młode jeszcze po wdowcach, tak. Nie? Jak będzie. Ale o tamtych gołębiach porozmawiamy sobie w oddzielnej filmie. Kolega nam je zaprezentuje. My teraz tutaj tylko już nie będziemy czekać więcej kolegi męczyć. Gratulujemy tutaj w wyniku na gołębie dorosłe. Życzymy sukcesów na gołębie młode. No i za chwilkę będziemy jeszcze tutaj kolegom prezentować te gołębie, które mamy na sprzedaż i zaproszenie w imieniu kolegi na Górę Świętej Anny. Ale to za sekundę. Także na razie dziękujemy. Dziękuję. Dobry lot. Do zobaczenia. Dobry lot.